zapoznać, że się Jacob w dzisiejszym odcinku ze mną cała ekipa. Witam, i dzisiaj robimy świąteczne losowanie. W dużym skrócie mamy trzy pojemniczki. W jednym z nich jest zadanie, w drugim kwota, a w trzecim imię. Ważne, że po prostu każdy z was po kolei sobie losuje po jednej rzeczy. Dobra. Zaczynając od mnie. Mnie? Tak. Nie. Tak. Patryk będzie na końcu, Farel zaczyna. Zgadzam się. Ustawiamy odcinek. Fajnie, żeby stawić łapę w górę z ziomeczka z dzwoneczkiem. Tam na dole wpadajcie do wszystkich i Farel... Co? Ziomeczka z dzwoneczkiem? Tak. Farel, lecisz. Pierwsza. Justa. Druga. Klaudia. Dawaj, dawaj. Nie podglądaj jeszcze. Ostatnia dla mnie. Czy ktoś ma siebie? Ma ktoś siebie? Ja nie mam siebie. Ja też nie. Ja też nie. Co byś chciała dostać? Gitara mi. Okay. Zamykamy. Pierwszy pojemniczek out. Drugi. Bierz bombkę, to dostaniesz... Bombkę. Druga tura od Patryka. Proszę bardzo. A co tu jest? Zadanie czy kwota? Zielony kwota. Nie, to niebieski. To może być zadanie. Ty, Klaudia. Justa. I na koniec parę. Proszę, ja też coś chcę jeszcze. Mam. Okej. Okay. Trzy. Mamy już? Cztery. Ale najgorzej, nie? Ja mam najgorzej! Ja mam najgorzej! Drugi pojemniczek zamykamy, delikatnie odkładamy i na koniec dziewczyny będą pierwsze. Kamień, papier? Pu, 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 pu. Justa zaczyna. Kwota, 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 mieszaj, mieszaj. Justyna, Klaudia i Patryk niech będzie. Synu. Farel. Ja pewnie będę miał tu. I zobaczmy na koniec. Ja, okej. Okay. Mogę już? Trzy, cztery. No. No! No, ja się zastrzałem! To się komu poszczęściło! Zamiana w ciemno? Ktoś się kusi? Ja. Dobra. Nie, bo okay. Wy teraz już będziecie wiedzieć. To tylko bez kwota. Sensu, odmień się. A to tylko kwota. A to tylko kwota. A kto chce się ze mną zamienić? Wszyscy wszystko wiedzą? Ja chcę zobaczyć. A ja też chcę zobaczyć. Co? Ale ty... Deal życia! Lecimy za 72 godziny. No się tutaj... Na złote myślałem. Się tutaj spotykamy znowu. Co, myślicie, że wam powiem, co ja kupuję? Nie ma szans. Mikołaj nie pozwolił w tym roku. Ja nie wiem, co mam kupić, ale to nie wszystko, bo najgorsze jest to, że ja nawet nie jestem w stanie jakby tego nagrać w domu. Muszę się chować po samochodach, gdzieś iść, że cokolwiek móc powiedzieć do kamery, no bo wiecie, ściany mają uszy. I jeszcze rogalik, którego wylosowałem, to u nas w chacie jest taki naczelny oszust. Może nie oszust, a wiecie, taki rzezimieszek czy coś. Dodatkowo jeszcze coś piekę, a oprócz tego zamieniłem się z 200 zł, ja miałem 200 zł na 500 zł. Bardzo cieszę się z tej zamiany, no bo wiecie, święta są po to, żeby dawać, a nie otrzymywać. Uciekam na zakupki. Naura! 500 zł normalnie wydajemy. Pu, pu, pu. Ja mam dosyć sporą misję, ponieważ wylosowałam Jacoba i nie byłoby to takim dużym problemem, gdyby nie to, że muszę kupić mu prezent w jego ulubionym kolorze i mam do wydania 200 zł. Jaki jest jego ulubiony kolor? Mogę się tylko domyślać, ponieważ nie mam pojęcia. No będę improwizowała, nie mam w ogóle totalnie pomysłu na prezent. Dzisiaj oficjalnie powiedział, że chciałby dostać skarpetki, więc może dorzucę mu do prezentu skarpetki, ale zobaczymy, co w ogóle uda mi się wykombinować. Więc lecimy i będę wam zdawała relację na bieżąco. Ogólnie jest godzina 8:30, dzień Wigilii, ja jeszcze nie mam prezentu i muszę po niego jechać, a zobaczcie, co się dzieje na dworze. Spadł śnieg. Jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę się przeciwko mnie obraca. Zobaczmy, czy w ogóle prezent odpali. Uwaga, zgasły kontrolki. Chyba jednak nie, niech się nagrzeje tutaj coś wszystko. Jedziemy. Dobra, słuchajcie, ja już jestem przy galerii. Ja mam Krystian i mam na wydanie 300 zł, 4 zł. I słuchajcie, nie wiem, nie mam pomysłu, co mam mu kupić. Myślałam o robociku z kamerką. Widziałam to w pewnym sklepie gadżetowskim i chciałabym go wziąć. Czekajcie, muszę założyć maseczkę. Ja nawet nie wiem, czego ja potrzebuję do ciasta. Mąki, zgaduję, że kremu, może dwóch, mleczka i jeszcze jednego. Ekologicznych jajek, turbo ekologiczne pewnie są. I dwóch kostek masła. To wszystko. Przynajmniej taką mam nadzieję, że to wszystko. Proszę państwa, 40 zł. Za rzeczy do ciasta, nie wiem, dwa mleka, dwa masełka, mąka, krem i jajka. 40! Jakby nie wiem, za moich czasów to wszystko było tańsze, macie przekichane, moi drodzy. Chociaż w sumie ja też, bo to też jakby moje czasy. Nieważne. Teraz zmieniamy miejsce i lecimy po główny prezent. Puf. Przyznaj się, komu kupujesz prezent i za ile? Proszę? Przyznaj się, komu kupujesz prezent i za ile? Proszę? Nie słyszę.
Słuchajcie, znalazłam coś ciekawego w kolorze żółtym, ale chyba nie będę aż tak wredna i nie będę tego kupować, chociaż bardzo bym chciała. Ja nie wiem, chyba się jednak na nie skuszę. Zobaczcie, jakie zarąbiste. Idę się porozglądać i może po nie wrócę. Ale te skarpetki to muszę kupić. Fiolet i żółty. Wyglądają kozacko. Ja się chyba wrócę po tamte kapcie, bo będą idealnie pasowały. Dobra, słuchajcie, bo ja jeszcze w ogóle nie powiedziałem. Ja wylosowałem Klaudię. Budżet 400 zł, ale mam kurde lebelstwo. Ciężkie zadanie. Telefon mi spadł. Mam strasznie ciężkie zadanie ze względu na to, że po prostu muszę kupować rzeczy tylko na pierwszą literę jej imienia. Za 400 zł. Także dopóki jestem w cieple, to powiem, że wydaje mi się, że kolczyki będą ok. Koszyk ze słodyczami też będzie ok. I trzecia to jakaś karta podarunkowa do jakiegokolwiek sklepu z kosmetykami, bo Klaudia na pewno będzie się z tego cieszyć. Ja pana chciałabym zapytać, co to jest? To jest robot, który powtarza. Jak pani coś powie, to... Wybrałam takiego robocika. Chyba może zaliczyć się jako zabawka. Dobra, bo ja wam zapomniałam powiedzieć, że miałam do tego jeszcze zadanie. Mój prezent musi być zabawką. W sensie, musi być w prezencie zabawka. Więc pomyślałam, że ten robocik może być jako zabawka. W zasadzie ja bym się cieszyła. Wy to widzicie? Puściutki parking. Jestem pierwszym klientem, proste. Jak widać, pozostali ludzie są normalni, nie przejeżdżają 30 minut przed otwarciem galerii. Ma to sens. Ogólnie to wy jeszcze nie wiecie, w zasadzie jakby my też jeszcze nie wiemy. W sensie jeszcze nie wiemy na 100%. Ale bardzo możliwe, że Patrykowi przydadzą się rękawice. W sensie takie rękawice do MMA, ewentualnie do boksu, nie wiem. Plus fajnie jakby już mógł zacząć sobie w coś bić, a nie w kogoś. Więc znałem, że poszukam na niego worka, ewentualnie gruszki. O ile gruszka to jest takie coś, co stoi na kijku i się w to bije. Lecimy. Okej, słuchajcie, kupiłam te skarpetki i stwierdziłam, że wracam się po te kapcie, bo nie mogę sobie odpuścić, żeby nie zobaczyć, jak on będzie chodził po domu w tych kapciach. Naprawdę, ja muszę to zobaczyć, więc wchodzimy do sklepu i kupujemy. Słuchajcie, kupiliśmy skarpetki, kupiliśmy kapcie. Wydaliśmy łącznie około 100 zł, więc mamy do wydania jeszcze 100 zł. No i kolejne schody, bo dalej już nie mam pomysłu. Chodząc po galerii już jakąś dłuższą chwilę i tak na lepszy pomysł pewnie nie wpadnę, więc po prostu lecę po te kolczyki do kruka, co ciekawe. Więc swój challenge wykonuję naprawdę, naprawdę solidnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dzień dobry, potrzebuję kolczyków dla pani jakieś takie... Srebrne, pozłacane. Wie pani co, nie mam bladego pojęcia tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, prezent już jest. Panie były przemiły, pozwoliły mi wybrać, ale nie pokażę wam go teraz, bo to bez sensu. Zobaczycie sobie, jak Klaudia odbierze i od razu jej reakcję. Wiecie co, tak siedzę i się zastanawiam. I chyba wiecie co, kupię sterowany samochód, taki duży. Tam gdzie byłam, pan powiedział, że ma taki samochód, który jedzie 40 km na godzinę. Przejdźcie, 40 godzina na... 40... I chyba go wezmę, tak siedzę się zastanawiam i w zasadzie to chyba to będzie najlepszy pomysł. O, ja już mam prezent, wystarczy wyjechać. Audi rozwalone, więc może się przyda. Zamknięte, pyk, otwarte, wchodzimy. Boże, ja się totalnie nie znam. To zgaduję, że jest do boksu, a to do MMA. Bo tak jest napisane, nie? Najgorsze jest to, że tutaj nie ma nikogo, kto mi teraz pomoże, a ja się totalnie nie znam i wiecie, to niby się wydaje być spoko, a nie mam pojęcia, czy to jest dobre. Wydaje mi się, że to jest do MMA, ale mogę się mylić. Weźmiemy sobie to oto Everlasty. Pan powiedział, że to jest najlepsza możliwa opcja tutaj, więc zaufam. To też weźmiemy. Żeby Patryczek ząbków nie stracił na treningach. Możliwych treningach. Chyba faktycznie jeszcze taki worek mu kupię. Do domu powinno wystarczyć. Powinno. Jeszcze myślę nad tym, bo zawsze jak ktoś się bije na FMA albo gdzieś na Hilux, to ma. Ale musiałbym przekroczyć limit, na tego zrobić nie mogę oczywiście. 5 minutes later. Pierdzielę ten limit, biorę. Dobra, jednak stwierdziłam, że kupujemy tą piżamę Cookie Tester, ponieważ będzie do niego pasowała idealnie. Mamy piżamę, skarpetki i kapcie, czyli totalnie w moim stylu, bo ja uwielbiam, jak na święta jest tak miło i przytulnie, a Jacob ani nie ma świątecznego sweterka, ani nie ma świątecznej piżamy, ani świątecznych skarpetek, nic nie ma świątecznego, więc przyda mu się na pewno. Zaraz sobie podliczymy, ile mi jeszcze zostało, chociaż podejrzewam, że to są już marne grosze, ale kupię mu jeszcze do tego coś słodkiego. Okej, okay, wydaliśmy 179,97, czyli zostało nam w sumie ponad 22 złote. Jestem ciekawa, kto wybrał mnie, bo jeżeli Klaudia, to miała najłatwiejsze zadanie na świecie. Krystian to nigdy nie wie, co mi kupić, a Roga z Jacobem, no mieliby ciężko w sumie. Udało się, mam wszystko. Wszystko. Słucham. Wszystko. I wszystko wydałeś, sumiłeś? Tak. Wydanie? Tak. Co do centa?
Grosik rezerwy mi został. Ej, no to musisz wydać ten grosik. Boże, najgorsze jest to, że muszę znaleźć gotowy koszyk z prezentami. Ale totalnie nie mam pojęcia, gdzie takie coś mogę znaleźć, więc po prostu muszę tego poszukać. Tragedia jest, widzowie, już godzinka cała w galerii. Wiecie co, nie widzę tu takiego prezentu, dlatego postanowiłem zrobić go sam. Po prostu wezmę dużą torbę, załaduję słodyczami i mam nadzieję, że zaliczycie mi to jako koszt słodyczy, bo tutaj nie ma po prostu czegoś takiego. Dobra, słuchajcie, prezencik już jest pod choinką, także nikt się nie szczaił. Akurat ekipa poszła sobie robić zdjęcia na śniegu jako orangutany, jakby śniegu nie widzieli. No a prezencik sobie już tu stoi i elegancko, nie wiadomo od kogo, także żegnam się z wami już dzisiaj. Yo! Siema, to znowu ja i znowu wam nie powiem, co kupuję. Do widzenia. Dobra, ja już mam wszystko, mam prezent, mam samochód sterowany, mam tego robota gadającego i myślę, że to wystarczy. Jak mi się uda, to jeszcze spróbuję znaleźć różową czekoladę, bo Krystian bardzo lubi, więc chyba wtedy już widzimy się przy rozpakowywaniu, także no, do zobaczenia niedługo. I tak w ogóle ciekawostka, ostatecznie zapłaciłem 400, nie wiem czemu, nie pytajcie, czyli coś jeszcze Patrykowi dokupię. Czekaj, czekaj, Winda, nie odjeżdżaj. Minus 2. Ja pierdolę, że zaparkowałem na drugim końcu galerii. Puchłem fest. No. Dobra, Mercedes. Jest, w końcu widzę go. Teraz pakowanie. Jedyneczka, pewnie. Zostawmy 1000 wód, jak idziemy na zakupy, brawo. Wejdzie, wejdź tu no. Uff, siup. Zakupy to jest taka katorga, ja nie wiem, jak dziewczyny potrafią po 5 godzin chodzić, sobie kupują to, tamto. To jest nienormalne, niepoważne. Tak się nie da. W ogóle obczajcie to, wchodzę sobie po schodach i widzę coś takiego. Normalnie automat, z jakimś ziółkiem czy nie ziółkiem. Może rogalik by się ucieszył w sumie. W sumie kto by się nie ucieszył? Pa. Bella Ciao. A gruby w sumie jest fanem Domu z Papieru, więc w ogóle zajebiście. Ty, jeszcze jakaś maść po treningu z papryczką. Zabieramy. Szczerze, to ja pierwszy raz w swoim życiu widzę automat tego typu. Ja nawet nie wiem, czy to jest legalne. Proszę państwa, czy wy widzicie, ile to jest śniegu? A ja jeszcze na letnich. Wszystko mamy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wszystko mamy. Instrukcja jest, nalewamy równiutko 250 ml, ani jednego więcej, ani jednego mniej, perfekcyjnie. Odpalamy, jak się gotuje. I kulturalnie sobie czekamy. Ja proszę tylko o to, żeby osoba, która tu została, nie mogę głośno mówić, bo inaczej są, to zjadła. Albo przynajmniej spróbowała. Bo ja raczej nie chciałbym tak ryzykować własnym zdrowiem. Nie tego miało być? Ała! Zróbmy sobie okap, nie? Na wysokości czaszki. Roztapiamy masełko, tak, super. Kubek mąki. Masło, bo ty się spalisz. Dobra, emergency call. Mamo, odbierz, proszę. To takie ma być? Jest zajebiste? Ja pierdzielę, dobra. I pozdro, mama, ty super. Uratowane. Ja może kanał kulinarny powinien prowadzić. Ała! Przykrywamy i wystawiamy na dwór. O tak! Wyrzucić. Pół litra mleka, moi drodzy, pół. Nie mniej, nie więcej, pół. Jednak połowę z połowy. Drugie pół wsypuję tu. Wlewam jeden kit. Otwieram zawartość i dosypuję. Mleczko gotujemy, a to coś miksujemy. Dawaj! Jasna! Dobra, proszę bardzo. Gościu, ale to dobrze pachnie, nie? Chwila prawdy, najważniejszy moment. Przelewamy naszą substancję do zagotowanego mleka i moi drodzy, teraz muszę bardzo, ale to bardzo dokładnie mieszać. Dobra, mamy to. Słuchajcie, mamy to. Uwaga, uwaga. Ciasto wykładamy na blachę. Już się, no. Wkładamy. Siup, 10 minut. Ciacho, już się piecze, a my w tym momencie ten krem przerzucamy tutaj. Otwieramy i wyciągamy. Parzy. O dziwo, wygląda dobrze, no. I wykładamy pana kremika. Ostatnie przełożenie. Siup. Mamo, proszę, nie zapijaj mnie. Błagam. Nie jest najgorzej, nie? Sałateczki, rybki. Nikt nie wie, co to. Blaszneciki, takie jak ty. Blaszneciki. No, to gruby. Jemy, no. Barszcz, joystick. Barszcz, joystick. Siemanko, widzowie!
słuchajcie, rozdajemy prezenciki. Siemanko. Ja jestem pierwszy. W zasadzie Rogal prawdę powiedział, więc dawaj twój prezent, prezentuj, a my zgadujemy, dla kogo ten prezent jest. Uwaga, ja miałem na prezent do wydania tak 400 zł. Ula la la la. Ale miałem też challenge. Musiałem kupić rzeczy na pierwszą literę imienia tej osoby. Wow. Okej. Okay. Ogólnie chciałem kupić koszyk. 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 Kuba, koszyk. No, koszyk. Ale prawda jest taka, że w sklepie w koszykach są same gówna, które się w sklepie nie sprzedają. Więc koszyk zrobiłem sam. Słodyczowy koszyk. Proszę bardzo, to są tak. 3 razy to Fifi. Merci ogromne. Da się mleczko. 16 torebek jakichś żelków, różnych pierdół. Naprawdę wydał 4 paki na słodycze. I do tego kupiłem... Co? Biżuterię. Na biżuterii jest napisane, dla kogo to jest. I jest to dla... Ale on miał... Klaudia. Koszyk to raczej nie dla Justyny. Wręcz, proszę wręczyć. Pamiętasz, o co mnie poprosiłaś? Że w te święta powiedziałam, że chcę mieć mnóstwo to Fifi. Także dobra. Proszę bardzo, prezencik. Przekazuję. Taka duża torba na tak większa niż udana, nie? Na literę K. Wszystko na literę K. Na K? Skrzydła? Kolczyki. Aha! Ja też pomyślałem o skrzydłach i umiałem, o co chodzi. Turbo, buziaczek, buziaczek, tak? Kupił w Kauflandzie, na literę K. W kiosku. Ja wiem, że Wika, bo challenge zajebiście wykonany. A teraz na literę K, czyli Krystian. Ja? Krystian, zapraszamy. No dobrze, widzowie, moi kochani. Ja miałem prezent za 273 zł. 273, okej, okay, dobra. Śmieszny. Śmieszny to był wymóg? Tak. I się zmieściłem idealnie w kwocie za 270. I za 2,99 dokupiłem coś jeszcze i grosik jest gdzieś... O, zetka! No i dobra, to może na początku od tych 3 zł. Strzelający. Lizak strzelający. Nie, to jest sam cukier strzelający, dobra. Pop candy. 3, 2, 1 i... Uwaga! Co to jest? Za Justynę! To jest za Justynę! To jest... Trzeci piesek. Piesek! To jest na pewno to jest. To jest jakaś zabawka interaktywna. Widzicie się piesek. Naprawdę? Ja wstawiam, że dla Justyny, no. Różowy piesek. Nie, ale czekajcie. To jest dla Rogala. To jest dla Rogala albo dla mnie, już tak wydaje. To jest, nie, to jest dla Rogala, bo jest piesek. Rogal kocha pies. Okej, no to łapcie. 3, 2, 1. No. Ja pragnę zauważyć jedną rzecz. Dosłownie chwilę wcześniej Krystian powiedział tak. Ale fakta mieliście, że aż się wytrafiliście. Specjalnie. Ale że akurat nam się trafiło, że ty jaj. Tak. I to się zarąbiście. Co tu się dzieje? Z czego? Patrz i płynie. Jak joystick wariuje. Zobacz, on się trzęsie. A joystick się trzęsie. Joystick się cały trzęsie. O, jakie to jest piękne. Ale to jest mega słodkie. Daj łapkę. Jezu, to jest sensja. On jest zazdrosny. To jest niesamowite. Odstawiamy pieska. Tak, trzeba go definitywnie odstawić. To teraz ja mam taki duży prezent. Prezent miałam kupić za 200 zł. Dobrze. No a moim challenge'em było zakupienie prezentów w ulubionym kolorze osoby, której miałam kupić prezent. O kurde. Pierwszy prezent. To są takie oto kapcie. Kapcie są tak dorobane. A czy ulubiony kolor to są? Ale to jest napisane quick dick. Następna rzecz. Takie skarpetki. Następna rzecz. I tutaj możecie już być jeszcze bliżej. Piżamka. W rozmiarze ciastki. Na pewno nie moim. Czyli to jest dla ciebie albo dla Krystiana. To jest dla napisane, to jest i napisane cookie tester. A ostatnia rzecz. W kolorze rudym! Dzięki, Basta! Dziękuję! Ej, nie! Szczerze! To jest tak zajebiste! To trafiłaś turbo. Jaki jest mój ulubiony kolor? Jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, jak do tego doszłam, bo przejrzałam twojego Instagrama i zobaczyłam, że masz sporo fotek w żółtych ubraniach
Sama wiedziałam, że lubisz beżowy kolor, bo nosisz beżowe ubrania, dlatego tak. Piżama ma beżowe ciasteczka. Ja pierdzielę! Fioletowe skarpetki, bo masz profilowe, fioletowe, profilowe na YouTubie. Boże, teraz ta świąteczka. Nie, prezent jest totalną torpedą. Mega, mega dziękuję. To ja tu zostanę i dobra. Teraz ja. Dobra. Widzisz to, gościu? Jak kurde kaczek jest zawalony. Ci, gościu! Ale duże. Ale szaleńki. Dobra. Okej. Okay. Już! Super! Chwila! Potrzebuję chwili, masz odwęczyłem. No to widzicie co to jest. To jest pan worek treningowy. No. Oprócz tego mamy rękawice do MMA. I oprócz rękawic do MMA. Szczękę do MMA. Szczękę do MMA, ale. Uwaga, teraz wam rzucę coś. Patryk złapie jedno, Krystian drugie. Okej. Okay. Dobra, no. Krystian? Mam. Patryk. Ja? El Partigiano! Bella Limina! O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao! Dobrze. Który z was wstaje? No dobra, mogę wstać. Tak. Tak? Patryk, prezent dla ciebie. Mnie? Tak. Ja pierdzielę! Ja jeszcze nie mówię dlaczego! Ale proszę bardzo, stary. Boże, ja zapomniałbym pół dnia, w tym spędziłem. Jeszcze jest pan Karpatka, bo przecież moim zadaniem było upiec coś. Zobaczmy, jak ten challenge wyszedł. Nie, dobrze zrobione. Nie. O-o. 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 Dobra, czas! To teraz walisz kopa. Dał kilka z Karpatką, na głowie sobie postaw Karpatkę. Nie! Robię nie, to. Nie, ale bardzo po Karpatce! Nie! Okej, okay. Dobra, może być. Patryczek ucieka. A my zapraszamy Klaudię. Więc w takim razie już wszyscy dostali prezenty. Prawie wszyscy. Moim zadaniem było kupienie zabawki. Więc kupiłam dwie. Dobra, jak jesteś typem? O tym, mój człowiek. Moje, moje, wszystko moje. Nie patrzcie. Rainbow. To jest jakiś robot. I repeat, what you say? To powtarzam, właśnie. Ten samochód może jechać 42 km na godzinę. O, to szybciej niż mój Mercedes śniegu. Ej, powiem szczerze, wam powiem, że zawsze chciałem mieć taki. Kurde! Co? To jest oryginalny z tej gierki Revolt, co tak te samochodziki no. Zapierdzielały ja na te tak moce. Ja tak nie. Ależ tos! No, to totalny jest kozak to jest. Ej, nie, to no. 42 km na godzinę? I jeszcze co? Od kiedy wyszła, od 2017, ta czerwona czekolada? Różowa. Rubi? Różowa. Różowa. Tak, whatever. Samo wygląda, whatever, dokładnie. No to ja ją uwielbiam i ciężko jest ją generalnie dostać. No. Fajna z czekolada Rubi, rubinowa, tęczowa. Tak. Jest, będzie pyszna na pewno. O, jest, cicho. Rubi z ilofilo... Co? Filo, filo, idziemy się napić i dziękujemy wam wszystkim. Piścią i pistacją. Za oglądanie, życzymy wszystkim wesołych świąt. Spadajcie do każdego z nich, macie linki w opisie. Dobrze, wbijajcie, będziemy jeździć. Tak jest, i do następnych, trzymajcie się. Na Laura.